Siemaneczko moi drodzy, po raz kolejny jestem z Damianem Pawliną i tym razem Damian Pawlina zrobi trening split, tylko tym razem przechodził już Damian na redukcję, a więc pokażę wam jak będą wyglądały pierwsze treningi na redukcji i zobaczymy jak to wygląda. No to lecimy. Pierwsze ćwiczenie Damiana, właściwie nie można tego nazwać ćwiczeniem, dalej Damian traktuje to jako forma rozgrzewki i jak widzicie leci z pompkami. Tak, jest serio wstępne, żeby dobrze dokryć mięsień. A powiedz przygotować na większe ciężary. Jakie będzie twoje pierwsze ćwiczenie? Pierwsze ćwiczenie zrobimy sobie wyciskanie szczęgielek leżąc, górny skos. Na masie robiłem wyciskanie na poziomej. Tak. Ale na redukcji zmieniamy już. Ale teraz zmieniłeś to, widzę. Tak, tak, zmieniamy na szczęgielki, żeby dać nowy bodziec mięśniom. Damian przechodzi do pierwszej serii właściwej na wyciskanie sztangielek na artę skośnie dodatniej i zaczynamy jazdę. Żyli po połówce sami, kto nem azylowi. Szukamy tytule po kabi osowi. Zimę ma pę, a kodę ma to łatwo. A kodę ma irygachtyny na twarzy nowy. Prapapa dziej, kontry kanam ty on prapapa sej. Tata sidrowa hedrega noka noka nagadej. Fuch to pachet, a sik tamadej. Och żira, ewira, ewira ma syta. Syl, syl, syl kamady, kto nudzi ma twa. Kania mieter kadawer, kotora kasa ma trga. Kontry amorka, syraka. A kirka dziej, a kirka dzika daj. Prapapa sej, a fintyn, tyny naj, naj, naj. To to mina, to gina, a to są pewie kadej. Kopr, kotola, kaprka, nema, gete osanej. Popopeo, 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 letamej. Fuch to pachet, a fucha pata het. Kona kie to materka, trata to paraka, to łaskie. Praka cię jaka, praka da kanapkie. Hej, ty, szyla, fuch te drga na makie, terka to lobak. Tak, such lapa, hintu, antimak, tak, tak, to rekel rebeskoe. Diam te padin, odidiam pandy. Damian, co teraz będziesz robił? Zrobimy sobie rozpiętki jako drugie ćwiczenie. Ze względu na to, że można fajnie rozciągnąć mięsień i też powoduje angażowanie dużej ilości włókien mięśniowych. Mamy pełne mocne rozciągnięcie klaty piersiowej. Dokładnie tak, i o to chodzi. Fajnie widać krążkowanie, jak rozciągasz klatę przy końcu fazy ekscentrycznej. Mm-hmm. Czyli o tutaj, o tu widać ładne krążkowanie. Jeszcze można wtrącić trochę do tych komentarzy spod ostatniego filmu. Jak zarzucali mi tą grubą bombę. W sumie Krzycho, mogę powiedzieć co brałem, czy nie? Możesz powiedzieć, pewnie, że tak. Dobra, na masie leciało 750 mg cypionatu i 500 mg trena długiego. Do tego potreningowo jeszcze insulina, bo miałem dużą ilość węglowodanów. I nie uważam, żeby to była jakaś gruba bomba. A hormon leciał? Nie, hormonu nigdy nie brałem. Biorąc pod uwagę staż treningowy 12 lat i wagę startową 108 kg, myślę, że to nie jest taka całkiem gruba bomba. A wyniki siłowe i wyglądowe, chociaż tam był jeden komentarz też, że 200 kg na takiej bombie to nalajcie. No właśnie, nie do końca. Właśnie nie do końca tak jest, bo tutaj na siłowni znam może ze 20 osób, które biorą cały czas lub cyklicznie sterydy. A nigdy w życiu 200 kg nie poszło. Tak, i z tych 20 osób 200 kg wycisnę ja i mój partner treningowy Krzysiek, nie? Także nie wiem, czy tak nalajcie 200 kg na klatę. Pójdzie. Myślę, że nie. No oczywiście, że nie. No mój rekord życiowy to 200 kg na jeden raz i to ledwo co? I to no ja 235 też. Z trzema zatrzymaniami zrobiłem. I uważam, że to jest całkiem dobry wynik, tym bardziej, że nie trenuję pod kątem trójbojowym, tylko po treningu na ławce płaskiej robię normalny kulturystyczny trening. Więc tak to wygląda. Damian, co teraz? Dobra, jako trzecie ćwiczenie zrobimy sobie wypychanie na hamerze, tylko zrobimy sobie tym chwytem, żeby trochę był inny bodziec. Czyli jaki chwytem? Pokaż jeszcze raz. O tym tutaj. Czyli młotkowym, tak? Młotkowym, no. Bo zawsze wyciska się sztangę, tak? Wszystkie chwyty tak są praktycznie. To zrobimy sobie młotkowy. Dla odmiany. O. No to zrobimy sobie jeszcze biceps, żeby było do zestawu dyskotekowego. Jakie będzie pierwsze ćwiczenie?
uginanie przed ramion, siedząc z użyciem sztangielek. Naprzemienne. Naprzemienne, dokładnie. I tu zastosujecie chyba duży ciężar, nie? Żeby to było ćwiczenie bazowe. Tak, to jest ćwiczenie bazowe, drugie będzie następne jakieś prawdopodobnie na wyciągu, na dobre czucie mięśniowe. Tutaj już ewidentnie ciężar musi być większy trochę. Jasne. J'ai les papas en face à micro, ton aime à s'élever. Je suis comme un tété, les pacabis à sauver. J'ai même affaire, encore de ma talofre. Encore de ma élégance, une autre façon, j'ai une offre. Prapa pa jay, contre canam, te on prapa pa sey. La facile va avoir un drain à mon canon, canaga day. Faut que tu pacates, ainsi que ta madeille, au figure. Et vire, moi c'est toi. Seul, comme un dicte, nous dis-moi toi. Quand y'a mis ton cadavre, quand tu regardes ma terga. To co, Damian, koniec treningu już, nie? Tak, już zbliżamy się do końca. Całkiem fajnie to poschodziło dzisiaj. Dobra pompa, dobre czucie mięśniowe. Trzy grupy mięśniowe zrobiłeś. Trzy grupy mięśniowe, tak. Także do zobaczenia. Do i widzimy się następnym razem. Tak. Pozdrawiam, moi drodzy. Czekamy na komentarze. Następnym razem już będzie forma pro. Wszystko na bieżąco, także śledźcie, obserwujcie i wskakujcie na Damian, na profil Damiana Pawliny na Facebooku. Tak, obciąłem się, ogoliłem, może wyglądam na trochę młodszego. Dokładnie, trzymajcie się, elo!